O sprawie napisała Gazeta Wrocławska. Jej dziennikarze dotarli do pracowników prosektorium, którzy wyliczają, że ich starszy kolega miał nagminnie żartować na temat zwłok i rzucać niewybredne komentarze o podtekście seksualnym. Jak ustaliła gazeta, 56-latek nie ograniczał się jednak wyłącznie do słów. Miał fotografować się ze zmarłymi, a nawet dotykać miejsc intymnych denatów, co potwierdzają zdjęcia, które dziennikarze pokazali przedstawicielom lecznicy. Uważamy je za wysoce niestosowne, niedopuszczalne. To jest przekroczenie jakichkolwiek norm, które związane są z pracą w tym miejscu i z szacunkiem dla osób zmarłych. W szpitalu nie kryją zdziwienia doniesieniami mediów. Ryszard G. pracował w tutejszym prosektorium od 35 lat. Do dyrekcji nie docierały żadne niepokojące informacje na jego temat. Nie było podstaw, by podejrzewać, że technik sekcyjny, mieszkaniec jednej z podlegnickich miejscowości, dopuszcza się podobnych czynów. Nie było skarg ze strony współpracowników w ostatnich latach, ze strony bezpośrednich przełożonych, także żadne działania i kary dyscyplinarne też nie były tutaj nakładane. Pierwsze materiały dowodowe w tej sprawie trafiły do prokuratora rejonowego w Legnicy przed 2 dniami. Wynikało z nich, że Ryszard G. dopuszczał się znieważania zwłok na terenie prosektorium. W związku z tym wydał tu postanowienie zarówno o jego zatrzymaniu, jak i o przeszukaniu wszystkich miejsc, w których może znajdować się materiał dowodowy niezbędny do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Wszystkie te czynności zostały w dniu wczorajszym wykonane. Na chwilę obecną ten materiał, którym dysponuje prokurator rejonowy w Legnicy jako prowadzący śledztwo w tej sprawie, przemawia za uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 262 kodeksu karnego, to jest właśnie znieważenie zwłok ludzkich przez takie fotografowanie się z tymi zwłokami i okazanie przy tym braku szacunku dla tych osób zmarłych, wręcz takiej pogardy dla nich. I o taki czyn wszczęte zostało i prowadzone jest w prokuraturze rejonowej w Legnicy śledztwo. Obecnie powołani biegli badają nośniki informacji należące do Ryszarda G., które zostały zatrzymane jako dowód podczas przeszukania. Wynika z nich, że mężczyzna mógł też odpłatnie zamieniać próbki krwi oraz moczu. W tym materiale i w tych informacjach, które prokurator otrzymał z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, przewija się taki wątek właśnie zamiany materiału biologicznego pobranego ze zwłok, ale na chwilę obecną jest za wcześnie, żeby mówić, na ile to podejrzenie tutaj jest zasadne. W momencie, kiedy będziemy mieli jakieś szczegółowe informacje, na pewno podejmiemy działania dyscyplinarne w sprawie tego pracownika. Prokuratorzy zaznaczają, że decyzja w sprawie przedstawienia zarzutu mężczyźnie i zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych zapadnie w ciągu najbliższych 48 godzin.